kombajn kupiliśmy 11 lat temu od sąsiada, który był pierwszym właścicielem tego kombajnu. Jest to rocznik 1983. Wszystko jest w oryginale, niemalowany. Użytkuję go 11 lat. Praktycznie bezawaryjnie. Co roku jest przygotowywany na żniwa wcześniej oczywiście. Ma 2100 motogodzin. Kabinę kupiliśmy w tym roku we wrześniu, nie zdążyliśmy kupić jej na żniwa. Kupiliśmy ją po to, żeby poprawić komfort w czasie młócenia. Chodzi o to, żeby nie było tyle kurzu, żeby poprawić komfort pracy w kabinie. Mamy panel klimatyzacji, ponieważ jeśli nie ma klimatyzacji, jest w środku zbyt wysoka temperatura i dla kombajnisty to są po prostu trudniejsze warunki pracy. Tak naprawdę kabina zostanie wypróbowana w następnym sezonie, czyli w sezonie żniw 2019 roku.